najbardziej czekamy na widowisko, które się odbędzie na jeziorze, ponieważ ja już byłam, pan jeszcze nie był. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, ale bardzo mi się podobało i dlatego, a teraz razem będziemy oglądać i będziemy wrażenia przekazywać innym. Przekazywać innym, żeby przyjeżdżali, ponieważ tu jest zawsze tak pięknie, że warto przyjechać. To jest takie doświadczenie, którego nie doświadczamy w innej części roku. Zawsze lato to jest, zawsze mi się kojarzy z nocą na Nauparu, naprawdę, nie? Ze składającym się kwiatem, gdzie piękna pani wychodzi ze środka. Na co czekacie co roku najbardziej podczas nocy na Nauparu? Na muzykę! Te emocje były bardzo fajowe, ciekawie było i naprawdę fajnie wystąpić w takim spektaklu. Już po raz trzeci występuję, tylko że w tamtych czasach, znaczy w tamtych latach byłam dzieckiem i żabką, a w tym roku udało mi się wystąpić jako wróżka. Można powiedzieć, że miałam lekki stres, czy uda się zapamiętać wszystkie elementy dobrze, ale to nie jest mój pierwszy raz, kiedy występowałam i wiem, że to wychodzi czasem naturalnie. Panie wójcie, czy w Lubrze jest to tradycją, że wójt gminy wciela się w rolę jednej postaci podczas widowiska? Myślę, że wójt jest i musi być osobą uniwersalną. Wójt to menadżer, wójt to również postać historyczna, baśniowa, czego doświadczyliśmy tutaj przed chwilą. Wójt musi mieć gumofilce w bagażniku w samochodzie, ale również musi pobrykać z młodzieżą i z dorosłymi na plaży. Myślę, że o to chodzi. Pokaz sztucznych ogni i widowisko zakończyło tegoroczną noc Nenufarów. Do zobaczenia za rok.